Następna fala inkarnacji, protokoły zamykania internetu, łączenie serca z sercem. Dzisiejsza data w kalendarzu Archanioła to nieskończoność 0n2a1n5a1a1 nieskończoność nieskończoność c5a5a5a5a5a5 nieskończoność nieskończoność b1tt nieskończoność. Więcej informacji jest dostępnych na stronie archangelic.dot. I proszę nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja jest mocno osadzona w otoczeniu dominującym ducha, gdy wypluwa ogromne ilości energii we wszystkich kierunkach. Jest to również w bezpośredniej synchronizacji ze stałym postępem na wszystkich znacznikach kalendarza opartych na zdarzeniach. Wyraźnie idziemy do przodu, niektórzy z ręki boskiej woli. Zasłona zniknęła i zmusza nas do głębszego spojrzenia na nasze życie i postaci w nim zawarte. Gdybyśmy pomyśleli o przerzedzeniu, gdyby zasłona dotyczyła tylko skali makro, z pewnością się mylimy. Pod wieloma względami osobiste bitwy, z którymi będziesz walczyć, znacznie przewyższą bitwy na wielkiej scenie. W sercu nasza galaktyka poinformowało nas, że następna fala inkarnacji nie jest podobna do żadnej innej fali inkarnacji, która kiedykolwiek inkarnowała na Ziemi. Nie są podobni do swoich krystalicznych rodziców w kolorze indygo, którzy są znacznie lepsi w radzeniu sobie z przeciwnościami, w większości przypominają charakterystykę energetyczną rośliny i jako takie muszą być traktowane delikatne kwiaty. Są pomostem między ludźmi i ich plejadańską przyszłością, którą kiedyś staną się ludzie. Te dzieci będą miały delikatny blask na skórze, podobnie jak plejadianie, i dla każdego znającego plejadan będzie jasne, że rodzina jest podobna. Istnieje znaczna aktualizacja DNA pochodząca z kosmicznych fraktali świetlnych. Te fraktale są odpowiedzią na konieczność naszych ulepszeń mocy. Nie przejmuj się tym, co widzisz, ma ono bardzo proceduralny charakter. Protokoły zamykania internetu. Jest dobrze reklamowane, że internet zostanie spowolniony do indeksowania i ostatecznie przestanie działać w ciągu kilku następnych wschodów słońca. Nie oznacza to, że kalendarz przestanie obowiązywać, ponieważ prace te trwały przed tą witryną i będą trwały długo po tym. Jedyną różnicą jest to, że nie będzie dostępny przez internet. Kiedy tak się stanie, możesz uzyskać dostęp do kalendarza archaniołkowego na różne sposoby, które szczegółowo opiszę poniżej. Moldawit jest jednym z kamieni, których używamy do komunikowania się z grupami galaktycznymi, które częściowo zleciły te prace. Połóż go na swoim trzecim oku o zachodzie słońca, potwierdź, że chcesz otrzymywać codzienny raport z 18 legionów i otrzymuj te same informacje, które przeczytasz tutaj. Aby uzyskać dostęp do raportu, można użyć telepatii, jeśli podróżujesz astralnie do wejścia do Królestwa Archanioła w 7 lub 12 wymiarze. Wiatr będzie przenosił te wiadomości do wszystkich zakątków świata. Słuchaj uważnie jego wiadomości. Połóż lewą rękę bezpośrednio na ziemi, a prawą rękę na uchu, odejdź, a będzie pobierana przez cały dzień. Osoby z telepatią mogą komunikować się z nami w eterze i są tam o wiele bardziej dostępne niż my tutaj. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to być wiernym codziennej pracy z energią. Wszyscy jesteśmy częścią zespołu, a kiedy zgodziłeś się być częścią tego zespołu, zgodziłeś się dać z siebie wszystko bez względu na sytuację. Nie będę tam, aby ci to przypomnieć, to zależy od osoby. Zapewniam cię, że legiony nie zabiorą wakacji podczas zamykania internetu i ty też nie powinieneś. Kiedykolwiek pojedynczy legion będzie dostępny dla twojego wezwania, a twoje kopie zapasowe będą bliżej ciebie niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejsze narzędzia. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia Archanioła, oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne, te rzeczy mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie.
Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przeszedł na ustawienie 9, co oznacza, że osiągnięto całkowitą kontrolę, a my pozostaniemy w ten sposób, że konieczność będzie dyktować inaczej. Jeśli widzisz, że zespół fioletowego płomienia jest dokładnie taki sam jak poprzedniego dnia, to dlatego, że jesteśmy obecnie zaangażowani w pilną kwestię. Zmienianie pozycji w trakcie bitwy jest sprzeczne z naszą ogólną polityką, chyba że jest to absolutnie konieczna. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco: Archanioł Germain, Archanioł Ansiel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł AF, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Warchmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel, Archanioł Adonai, Archanioł Nuriel, Archanioł Harachiel i Archanioł Cerwiel. Każde narzędzie ma klasy ustawień, poniżej znajduje się legenda klasy ustawień umieszczona na górze każdego wyznaczonego narzędzia metafizycznego. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia. Będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny, legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, którego nie można byłoby przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniujące Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią, albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Bierny. Zegarek Wachumana pozwala rozkoszować się pozytywnym uczuciem lub myślą. Wprowadza element majestatu do codziennych chwil i zapobiega ingerencji wrogich podróżników w czasie. Pasywny, aktywny i agresywny. Promienny pokój Archanioła Hamuela pozwala ci zostać odizolowanym w spokojnej bańce, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie. Pozwala także tym w twoim sercu. Pasywne i aktywne. Ulepszona intuicja Archanioła Jerimiela pozwala, aby głosy twojej duszy stały się głośniejsze, a także pozwala sędziom ducha być bardziej oczywistym niż kiedykolwiek wcześniej. Aktywny, długi i krótki zasięg. Urok komfortu Archanioła Samuela służy nam do zachowania spokoju, gdy lęk wzrośnie. Trzymaj go mocno w lewej ręce, gdy jest to konieczne, lub po prostu pozostaw go wyposażonego do ogólnego użytku i ogólnego podniesienia. Pasywny i agresywny, krótki zasięg. Kula Archanioła Baruchielsa doskonale wspomaga gojenie się starych ran. Ta kula jest idealna do wspierania twoich marzeń i ambicji, ale w razie potrzeby może również powalać istoty do innej galaktyki. Pasywny i agresywny, krótki zasięg. Wirujące ostrza Archanioła Baltiul mogą pokonać wszelkie cierpienia, które możesz spotkać, a także powstrzymać wszystkich wrogów przed atakiem. Wirujące ostrza są wyjątkowo aktywne, a wyposażone w różdżkę Asteraf mogą radykalnie zmienić nasze codzienne życie dzięki manipulacjom na osi czasu. Uwaga, kolejne trzy narzędzia to metody leczenia i mogą być wysyłane zdalnie do bliskich. Pasywny i agresywny, krótki zasięg. Promienie zdrowia Archanioła Kaleziela chronią przed wszelkimi chorobami. Może również pomóc w wyzdrowieniu już zadanych chorób, może zostać wysłany do mas lądowych, a także do pojedynczych żywych istot. Pasywny i agresywny, krótki i długi zasięg. Promienne współczucie Archanioła Teliela wysyła serdeczną miłość do wszystkich w obrębie waszych jurysdykcji. Jest to pielęgnujący aspekt uzdrawiania i jest niesamowicie ciepły. Najlepiej jest dać to spokoju. Aktywny. Kostur leczący Archanioła Rafaela jest wszechmocną siłą leczącą, która działa stopniowo lub intensywnie w zależności od tego, jak ją dajecie. Jest uważany za najlepszy ogólny instrument leczniczy. Zadania.
Te zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostaje wspólnym wysiłkiem bez względu na to, kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej obecnej broni. Zwłaszcza, jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Nie możemy trzymać się za ręce w ciele fizycznym, ale możemy zrobić coś lepiej, połączyć serce z sercem i wspierać się nawzajem podczas pozostałych przemian Ziemi. Wyobraź sobie tęczowe serce, które łączy całe życie na planecie Ziemia, a następnie uziem to połączenie głęboko w czakrze serca Gai. Bill Gates, czy muszę powiedzieć więcej? Ten facet musi żartować, nie powstrzymuj się przed powstrzymaniem go i jego planów. Wykorzystaj każdy znany ci atak metafizyczny. Pink plazma ma tendencję do uspokajania nawet najbardziej stresujących sytuacji. Ogarnij ziemię różową plazmą przez pełne 72 sekundy i dodaj element leczenia, robiąc to samo z plazmą szmaragdowej zieleni i różowego złota. Dzisiejsza medytacja nazywa się nieskończoną wodą i światłem.